Słuchajcie, na gorąco, jakie są pierwsze wrażenia, jeżeli chodzi o te dwa otele? Ja kupiłem wersję tańszą, czyli nano zwykły, z jedną baterią, czyli totalny golas za 3,5. Adam kupił wersję full wypas nano plus za 4600 i jego działa, a mój niestety nie działa ten dron i to jest ten wielki feler. Natomiast ja mam problemy z aktywacją cały czas, już mniej więcej 5 dni nie jestem w stanie aktywować. Pisałem do Banggood, do Customer Service, pisałem, słuchajcie, do europejskiego Customer Service Otel Robotics i pisałem do After Sales Support Otel Robotics Stany Zjednoczone i nic jak na razie, więc tego na razie możemy odłożyć. Jest cały czas uziemiony i mogę o nim powiedzieć tylko tyle, że fajnie wygląda, że faktycznie ma wentylator, co ciekawe. Mieści się w 250 gramach. Jest bardzo ładnie wykonany, lepiej jest wykonany niż mini, bo z miniakiem pierwsze wrażenie jest takie, że trzymasz w ręku takie wieczko po jogurcie, a tu naprawdę jest ten dron bardzo solidny. Ma czujniki, które działają, bo sprawdzałem. Bateria wytrzymuje około 22 minut, to zależy jak się lata, ale tak mniej więcej mogę oszacować, bo tutaj trochę polatałem. W tej chwili porządnie wykonany USB-C, czujniki, kamera wygląda porządnie, całość też, ramiona, jeżeli chodzi o funkcjonalność, jakość wykonania, mega. Kontroler też jest w porządku, o nim powiem trochę później, natomiast tutaj mam wersję już Nano Plus i to faktycznie chyba warto kupić tego. On ma specyfikację dosyć ciekawą, bo ma kamerę 1.9 przysłona i ma jasny obiektyw, matryca 0.8 cala, czyli prawie wyciska R2S, ale R2S ma 10-bitową skalę kolorów, ma profil płaski, ma HLG i to jest w ogóle inny dron, bardziej profesjonalny. To jest dron konsumencki, natomiast jego właściwości, jeżeli chodzi o zwykłą 8-bitową skalę kolorów i na przykład niski poziom światła, oświetlenia, są zdecydowanie lepsze nawet od R2S, także go pod tym względem kładzie. Ja tutaj latałem i mogę powiedzieć tak, na wiatr jest kiepsko odporny, o nim wiatr trochę targa w powietrzu. Jeżeli chodzi o filmowanie, ładnie filmuje i to wygląda dobrze. Dla mnie bamerem jest natomiast to, że nie ma PAL ustawień, czyli jest 4K w 30 klatkach i nie znalazłem ustawień. Szukałem około 10 minut, słuchajcie, nie znalazłem ustawień pod PAL, jest tylko NTSC, więc Sonówkę moją przestawiłem i teraz nagrywam w 4K w 30 klatkach. Też łatwiej mi było przestawić Sony z jego menu niż Otela. Widocznie nie ma jeszcze tych ustawień. Trzeba pamiętać, że to jest cały czas produkt we wczesnej fazie rozwoju, więc szeregu rzeczy nie mamy. Wiele rzeczy jeszcze będzie, prawda? Ustawienia już manualne są, bo widziałem. Pliki w formacie RAW mamy. Kodek 264-265. 4K w 25 nie ma, jest w 4K w 30, ale 2.7K, tak jak w miniaczu mamy 60, to tutaj jest 30. I to są te pierwsze wrażenia. Poza tym jest w porządku. I czego warto kupić? To zależy. Jeżeli Ci jest potrzebny mały dron, to jest najlepszy dron, jaki jest w tej chwili na rynku. A jedyne, co mogę mieć, to jest to, że jest to wczesna faza produktu. To jest pierwsze zastrzeżenie i nie jest w pełni funkcjonalny, ale porównując do premiery Mavic 3, to jest i tak o niebo lepiej. Natomiast to, co mogę powiedzieć, wiatr nim kołysze bardzo mocno. I to od razu widać. To jest chyba to, co chciałem powiedzieć na początku. Teraz zrobię jeszcze krótką sesję nim i będziemy powoli kończyć dzisiaj, bo jest trochę opady śniegu są i bardzo zimno. Niestety to jest zima i nie wszystko się da zrobić tak od razu. I co mnie też rozśmiesza, że w ogóle nie ma recenzji tych naszych znanych, kultowych celebrytów typu iJustin, iPhone Do, Peter McKinnon, Matti Happoja, Peter Lindgren, Kuba Klawiter. No gdzie wy wszyscy jesteście? Jak DJI wam nie przysyła zabawek za darmo i nie płaci, to już recenzji nie ma, prawda? Dobra, słuchajcie, lecimy dalej z koksem. Nie ma co. Słuchajcie, jeżeli chodzi o moje przygody z Otelem, to one są nieustające. Ja nie mam chyba szczęścia do tej marki, ale dzisiaj po 10 dniach zmagań wreszcie udało mi się aktywować Otela Nano. Także jest gotowy do lotu, trzeba będzie go jeszcze uaktualnić, jeżeli chodzi o firmware.
Miałem bardzo dużo takich sobie dosyć dynamicznych dyskusji zarówno z Customer Service europejskim, który mi nie pomógł w ogóle, tak samo Banggood nie pomógł mi zupełnie, oni zlekceważyli totalnie moje wszelkie prośby. Korespondencja ciągnie się już 10 dni i wreszcie dzisiaj postanowiłem trochę zmienić, jeżeli chodzi o konfigurację. I faktycznie po kilku zmianach udało mi się aktywować Otela Nano i w tej chwili jestem w stanie z niego korzystać. Co mogę powiedzieć? No kurczę, cała sprawa, jeżeli chodzi o te modele, dla mnie średnia, prawda? Bo już miałem zwracać go, miałem wysyłać go do Chin, co kosztuje około 300 zł. Ale mimo wszystko zostawię tego drona i przekażę Wam najlepsze informacje, jeżeli chodzi o nim. Porównamy go też do Mini drugiego. Jak będzie Mini trzeci, też go porównam. Porównamy sobie też do Otela Nano. Zobaczymy do Plus, zobaczymy jak ta jakość wygląda. Cieszę się, że udało mi się samemu to zrobić. Dziękuję też Chrisowi, jeżeli chodzi o taki kanał Amerykanina z Florydy, bo on faktycznie mi dosyć mocno pomógł i wsparł mnie. Miał taki sam przypadek jak ja. Gdybyście mieli taki activation error, to dajcie znać, bo to faktycznie działa. W tej chwili nie łapie sygnału satelitarnego. Co ciekawe, ten dron jest wyposażony w wentylator, także on dosyć mocno hałasuje, jeżeli chodzi o takie studyjne tematy. On ma wentylatorek w tym miejscu i aparatura też dość hałasuje, także dosyć ciekawa sprawa. Zanim go kupicie, też zobaczcie sobie jakość zdjęć w RAW, jeżeli chodzi o wieczorne zdjęcia. Jak tylko pogoda pozwoli, dzisiaj albo jutro będę robił sesję z Nano Plus versus R2S, na którą już Was serdecznie zapraszam. Z Adamem się umawiam i to jest tylko kwestia, czy pogoda nam dopisze, czy nie będzie wiatru albo padającego mokrego śniegu i zrobimy kolejne epizody. Na dzisiaj na szczęście cała przygoda skończyła się, jeżeli chodzi o aktywację happy endem, ale 10 dni no to jest dosyć długo. Mogłem w tym czasie nagrać co najmniej z 5 fajnych odcinków na ten temat i tutoriali. Na razie mogę powiedzieć, że średnio customer service działa. Zarówno Banggood, jak i Otel Robotics, tutaj Europa i Otel Robotics After Sales, no niestety nie spisali się najlepiej. Słuchajcie, dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnych epizodach, bądźcie na tym kanale, zostańcie, dam Wam znać, jak wygląda sytuacja na bieżąco i zapraszam Was też do klubu miłośników małych dronów, czyli 250 gramów szczęścia, ta ekipa nam się rozrasta, jeszcze cały czas prowadzę zapisy i rejestruję nowych uczestników, ale już niedługo zamkniemy pierwszą turę, tak żeby popracować w takim wąskim gronie około 100 osób. Domykamy w tej chwili te ostatnie zapisy. Link znajdziecie pod filmem bezpośrednio. Jak będzie Mini 3, kupimy Mini 3. Mamy do dyspozycji też u kolegi Nano Plus. Także cały przegląd tych najmniejszych dronów, co kupić, czy warto. Oczywiście Miniak 2. Też nawet dwa są do dyspozycji w tej chwili, więc działamy. Do zobaczenia, trzymajcie się i wszystkiego dobrego. Cześć!